tam jestem. Kadek. 133. A to jest pierwsza niby seria. A jakby co, jak to jest druga próba. Więc posmarowane już jest. No, jak zrobić coś do jedzenia? Lol, co nie? W dzisiejszym odcinku będziemy robić bardzo ostre tosty. A tak jak, jakby co, osoba 133 kręci. Dam, dam, dam. Okej. Dam, dam, dam. O, kręciło. O, dobra, dobra. Wysoki. Myślałem, że już nie kręcił. Okej. Posmarowałem. Będę się jakby co, potrzebny jest toster, masło, ser, dwie kromki i ostra papryka czerwona ja używam. Przeczytajcie. Ja przynajmniej używam. Nie widać nic? Ja przynajmniej... O, dobra, było widać już. Ja przynajmniej używam. Papryka czerwona ostra. Ja przynajmniej tej papryki... Czekajcie! Ja przynajmniej tej używam. Okej. Okay. Kraj pochodzenia, Hiszpania. Adek. Masa. Adek! Netto. Okej. 50 kg. Już posmarowałem masłem. Teraz ser. Ja nie dużo sera. Dzieci, nie róbcie tego w domu. Nie róbcie tego w domu, bo rodzice się na was wścieklą. Chyba, że jesteście sami. No właśnie. Okej. Okay. Sera najlepiej dawajcie tylko na jedną stronę. I teraz odrobinkę. Nie odrobinkę, dużo! Żeby to było mega ostre! Nie za ostre. To. Adek! Jakby co? Mamy Xboxa, ale nie będziemy kręcić. No, jeśli, chyba że znajdziemy dobry program. No właśnie. Okej. W środku posypane, teraz na zewnątrz. Buźka? Dużo. Buźka? Dużo. Buźka. Ale dużo. Więcej. Tyle. O właśnie, musicie zaświeć światło. Nie mogę. No zaświeć! Nie róbcie tego w domu. Musicie tyle nasypać, żeby było bardzo ostre. I popsułeś buźkę. No i tam, oj tam. Nie róbcie z bardzo, bardzo, bardzo ostrą papryką, bo toster wam może wybuchnąć. No właśnie. Jeszcze tak na dokładkę. Ser. Troszkę sera na zewnątrz. Ja sobie jak ostatnio jadłem, to tak biorę ser. Okej. Okay. I teraz? Teraz no trochę dajemy do tostera. Tylko muszę go odpalić. Mogę go już rozgrzać, by było szybciej. Jakby co? Mieszkamy w Czeladzi, nowo Pogońska. Ale nie mówię numeru domu, ani adresu mieszkania. No, mieszkania. Okej, okay, teraz się to robi. Nie da się zrobić cięcia, więc... No właśnie. Bo tu nagrywamy kamerą. No właśnie, ale taką inną kamerą. A jak ona się nazywa? Ona się nazywa... Everio. Odłożę ser już. Laser Touch Operator. Aha, rolka laserowa. Dobra, czyli wy będziecie tak patrzeć. Tak. Właśnie, my może przyspieszymy to. Nie da się. Da się tylko, że... A właśnie... A ty Vegas coś tam wiesz. A tym coś ciągnąłem, da się przyspieszyć. Dobra, to ja gram w worka. W tym czasie. Albo w super limbo. Ej, mi pokażę jak grasz. Dobra. Jestem w tym profesjonalistą. Zobaczycie jaki jest. Niezły żart. Zobaczycie jakim słodziakiem się jest. To nie jest ten słodziak. To są oczy. To były oczy tego słodziaka. Głowa. Nie. Albo nie. To były oczy. On nie ma głowy. On ma głowę. Tylko, że on ma mało. I tak nie wygląda.
Zobaczę, czy jak już to wygląda. O, już tak to wygląda. Już? Jeszcze nie, tylko patrzałem. Nie zauważam, tylko pierwsze. A aż do takiej jednej czynności, co się nauczę. W ogóle nie nauczę, tylko sobie przywrócę. No, doktor mnie zabił. No. Nie zabił. No to. Zędałem. No, ale jestem za daleko, oni tego pewnie nie widzą. To teraz mnie niosą. Zobaczycie, jaki słodziak. Nie zobaczą! To już blisko! Ja co jakiś czas przecież patrzę. Wysysają mi płyn. Taki specjalny. O. Wyciągnęli mi niby serce, ale żyje. Coś podobnego. No taką maszynkę fajną. O. Hello. No, to jest moja dusza, która mówi chyba nie idź w stronę światła. To ładne. I can't see. Chcę to przewinąć. Jestem kadek 133. Będziemy robić to